W obrazach i grafikach Majka często miesza ze sobą różne techniki, które wykorzystuje w jednym dziele sztuki, co pozwala uzyskać efekty bardzo oryginalne i właściwie nadać nowy wymiar tej twórczości. I to bardzo widać w kompozycjach tych fotomontaży, jak też często w takich bardzo, bym powiedział, materialistycznych przedstawieniach, które najczęściej stosuje na podłożu, na płótnie, najkrócej mówiąc, na klasycznym podłożu malarskim. Niezależnie od formatu, drodzy Państwo, od techniki, u Artura Majki, czego tutaj nie widzimy, ale widzimy w katalogu jednym i drugim. U Artura Majki, to jest najciekawsze, że nie pojawia się, najważniejszy jest człowiek. Większość kompozycji artysty to są kompozycje, w których człowiek występuje, a jeśli on nie występuje, to pozostaje po nim ślad, tak jak w tej kompozycji. Często to się na tych punktach pojawia krzesło osamotnione, które jest świadectwem obecności tego człowieka w rzeczywistości, która go otacza. Ważnym elementem, proszę spojrzeć na moją lewą Państwa prawą stronę, jedna i druga kompozycja, często pojawiają się schody w twórczości Artura Majki. Schody oczywiście, jak wiem, ikonograficznie mają swoje ogromne osadzenie w wielu kulturach. W kulturze starożytnej wystarczy, jeśli przywołamy schody do nieba, czy drabinę Jakubową. Tych interpretacji jest bardzo wiele. Są to schody wzięte z paryskich podwórek, ale schody wzięte też z amerykańskich wielkich budowli z przełomu wieków. To są schody, które są łącznikiem między rzeczywistościami, które Artur Majka nam zadaje. Artur Majka regularnie prezentuje swoje prace poza Francją, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i od 7 lat, co warto podkreślić, współpracuje z paryską galerią Roi Doré. To jest polska galeria sztuki, która tak naprawdę, i użyję tego słowa, na gruzach tradycji polskiej galerii Laube, słynnej galerii sztuki nowoczesnej założonej przez Romanowiczów po II wojnie światowej, odnawia żywotność środowiska artystycznego w Paryżu. Ogłaszam. Ale...